Zakup nieruchomości na wynajem ma na celu generowanie zysków przewidywanych w sposób bezpieczny, zapewniający przychód. Należy podkreślić, że przychód jest czym innym niż dochód. Początkujący przedsiębiorcy często porównują przychód z dochodem, ale wielokrotnie okazuje się, że ten błąd kosztuje ich być albo nie być przedsiębiorcą. Przychód to kwota, którą wystawiłeś na fakturze, a dochód to twój zysk, zarobek. Twoja marża na produkcie, usłudze po odjęciu kosztów. A wracając do zysków z wynajmu nieruchomości, tu oczywiście też pojawiają się podatki. A jak o nich mowa, to udajmy się na spotkanie z ekspertem, który wie absolutnie wszystko na temat podatków. Przedstawiam Wam radcę prawnego i doradcę podatkowego, pana Kamila Wielewickiego. Dzień dobry. I na wstępie warto dodać, że dzięki panu zaoszczędziłem kilkaset tysięcy złotych, także doradca podatkowy, ważna osoba w grupie wsparcia w biznesie. Bardzo miło mi to słyszeć. To przejdźmy do podatków w nieruchomościach. Proszę powiedzieć, jakie są formy opodatkowania wynajmu? Jeżeli chodzi o wynajem, to tak naprawdę dostępne mamy trzy podstawowe formy. Pierwsza forma to są zasady ogólne, czyli tak zwana skala podatkowa. 17% do kwoty 85 tysięcy złotych rocznie. Powyżej tej kwoty od nadwyżki płacimy 32% podatku. Tutaj warto zauważyć, że przy tej skali podatkowej możemy korzystać z wszelkich dostępnych ulg podatkowych, co dla wielu osób jest dosyć istotne. Drugą formą jest tak zwany podatek liniowy, czyli niezależnie od tego, ile na tym najmie zarobimy, płacimy 19% podatku, żadnej skali już tutaj nie mamy, ale rozliczamy nadal normalnie koszty, czyli mamy przychód z tytułu najmu, od tego odejmujemy koszty, na przykład związane z wyposażeniem tego lokalu. Różnica jest dochodem, który opodatkowujemy 19% podatkiem. Trzecia forma, najbardziej popularna, a wkrótce pewnie jeszcze stanie się jeszcze bardziej popularna, to tak zwany ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli tutaj już żadne koszty nas nie interesują, po prostu od czynszu najmu, który wpływa nam na konto, płacimy podatek, ale ten podatek już jest tylko 8,5% do kwoty 100 tysięcy złotych rocznie, a powyżej 100 tysięcy złotych rocznie to jest 12,5% od tej nadwyżki powyżej 100 tysięcy. Więc jeżeli nie mamy jakichś dużych nakładów związanych z nieruchomością, mamy już gotową nieruchomość, która już jest wyposażona, umeblowana, to taki ryczałt zwykle jest najbardziej atrakcyjną formą rozliczania podatków. Warto jeszcze dodać, że w zasadach ogólnych możemy wliczać w koszty również amortyzację, tak? Tak, i również w podatku liniowym. Tak. I w podatku liniowym, dokładnie, co oznacza, tak, że to jest od 1,5% do 10%, czyli od 60 lat do 10 lat możemy... Dokładnie. Dla nieruchomości używanych, które są nieruchomościami mieszkalnymi, można skorzystać z uproszczonej, z przyspieszonej amortyzacji w stawce 10%, co w praktyce oznacza, że amortyzujemy taką nieruchomość 10 lat, przy czym jest to okres taki minimalny. Można amortyzować dłużej. Tą stawkę tak naprawdę wybiera podatnik, więc trzeba po prostu przeliczyć, ile będziemy uzyskiwali czynszu, jakie będziemy mieli inne koszty i tak zbalansować te kwoty, żeby ten odpis amortyzacyjny miesięczny nie pochłaniał nam tego czynszu, żeby tam troszeczkę zostawało, żebyśmy po prostu nie tracili na tych odpisach amortyzacyjnych. Więc 10% to jest taki, te 10 lat to jest okres minimalny, ale on może być dłuższy. Jest to dosyć duże udogodnienie, bo taki podstawowy okres dla amortyzacji dla nieruchomości niemieszkalnych to jest 40 lat, dla mieszkalnych to jest 66 około lat, bo jest tam 1,5% stawka amortyzacji. Także tak, przy ryczałcie amortyzacji nie mamy, bo płacimy po prostu od czynszu. Bo nie ma kosztów, nie rzucamy nic w koszty. A przejdźmy teraz do wynajmu krótkoterminowego, który jest jakże burzliwym tematem. Czy musimy prowadzić działalność gospodarczą, czy nie? Jak to jest, panie mecenasie? Z wynajmem krótkoterminowym jest tak, że ostatnio organy podatkowe coraz częściej wskazują, że jeżeli jest to taki wynajem bardzo płynny wielu osobom w krótkim czasie, czyli ktoś przyjeżdża na kilka dni, na przykład na weekend, ktoś przyjeżdża na tydzień, góra dwa tygodnie, potem te osoby się zmieniają, to zdaniem organów podatkowych świadczy to o zorganizowaniu tej działalności, o ciągłości tej działalności, nawet jeżeli to jest jeden lokal,
to wskazują, że tu już mamy do czynienia z cechami typowej działalności gospodarczej, czy na gruncie VAT-u, czy na gruncie podatku dochodowego. I teraz na gruncie VAT-u oznacza to, że albo korzystamy z tak zwanego zwolnienia podmiotowego, do 200 tysięcy złotych rocznie nie musimy takiego najmu krótkoterminowego opodatkowywać VAT-em. No, jeżeli mamy jakąś inną działalność gospodarczą, gdzie ten VAT płacimy, no to to przenika nam również na ten najem. Nie jesteśmy w stanie tego, że tak powiem, oddzielić, więc tam również wtedy będzie VAT. Jeżeli już na tym VAT-ie jesteśmy, no to przy tego rodzaju usługach na szczęście mamy preferencyjną stawkę, to jest 8% tej sprzedaży do klienta. To są usługi związane z zakwaterowaniem, więc taki najem krótkoterminowy, klient docelowy płaci tylko 8% tego VAT-u, to jest realny koszt, który ponosi. No, względem tej podstawowej stawki 23% jest to pewna preferencja. Jeżeli natomiast chodzi o podatek dochodowy, to tutaj od 1 stycznia 2021 roku zachodzi dosyć istotna zmiana, dlatego że do tej pory te wszystkie spory, bo one są dosyć częste, sądy administracyjne zajmują się tymi sporami z organami podatkowymi, te spory o to, czy najem krótkoterminowy jest działalnością gospodarczą, czy nią nie jest, dotyczy głównie podatku dochodowego. No bo jeżeli, do tej pory przynajmniej tak było, jeżeli uznamy, że jest to działalność gospodarcza, no to właśnie nie mamy prawa do tego ryczałtu. Zostaje nam ten podatek liniowy i skala, bo do tej pory było tak, że ten ryczałt, czyli ta trzecia droga, o której sobie powiedzieliśmy, ta często najbardziej korzystna, zarezerwowany był tylko dla najmu prywatnego, czyli niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2021 roku również najem w ramach działalności gospodarczej będzie mógł korzystać z tego ryczałtu. Tego 8,5% do 100 tysięcy i 12,5% od nadwyżki powyżej 100 tysięcy. Z czym to się wiąże? Trzeba mieć tutaj na uwadze, że jeżeli dana osoba prowadzi już działalność gospodarczą, no nie wiem, na przykład jakąś prowadzi firmę transportową, prowadzi sklep, cokolwiek, zwykła działalność gospodarcza, to jeżeli będzie ta osoba chciała opodatkować również najem nieruchomości, to nie może wybrać, powiedzmy, podatku liniowego dla tej firmy transportowej, budowlanej czy sklepu, a ryczałtu dla wynajmu nieruchomości. To tak niestety nie działa. Czyli jedna forma opodatkowania, bo te dochody po prostu z najmu zsumujemy razem z tymi dochodami z działalności gospodarczej. Oczywiście stawki ryczałtu są różne. I dla tej działalności transportowej, czy dla tej działalności przykładowo budowlanej, stawki ryczałtu będą inne od tej stawki ryczałtu dla wynajmu nieruchomości, ale cała nasza działalność wtedy powinna być opodatkowana ryczałtem. W przypadku osób takich rzeczywiście prywatnych, które po prostu na przykład przeszły na biznesową emeryturę albo po prostu pracują na etacie i traktują taki najem krótkoterminowy jako dodatkową po prostu lokatę kapitału, jako inwestycję, która ma im się zwrócić i przynosić pieniądze, no to te osoby, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, to dla nich rzeczywiście to jest korzystna zmiana, po prostu nie muszą się zastanawiać, czy to ma związek z działalnością gospodarczą, czy nie ma, mają jasną sytuację 8,5%. Dla przedsiębiorców może być to problematyczne, tym bardziej, że jest wielu przedsiębiorców, wiele kategorii przedsiębiorców, którzy po prostu w ustawie o ryczałcie są wykluczeni z tego ryczałtu. Ta zmiana, która wprowadziła ten ryczałt od 1 stycznia 2021, ona ten ryczałt w ogóle rozszerza bardzo mocno. Był limit 250 tysięcy euro rocznie, teraz będzie 2 miliony rocznie, ile można zarobić na tym ryczałcie. Rozszerzono bardzo kategorie podmiotów, które z tego ryczałtu mogą korzystać. No ale nie zmienia to faktu, że ryczałt wybieramy dla całej naszej działalności gospodarczej. I teraz dla tych klientów, którzy no jednak prowadzą jakąś działalność, czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu, że nadal by chcieli mieć, powiedzmy, liniowy w swojej głównej działalności, a tylko wynajem opodatkować ryczałtem. No, jest takie rozwiązanie. Organy podatkowe dopuszczają opodatkowanie różnymi formami działalności wykonywanych również w różnych formach. I o ile jednoosobowa działalność gospodarcza zawsze jest pewnym jednym tworem organizacyjnym, nie możemy prowadzić dwóch, trzech czy czterech jednoosobowych działalności gospodarczych, zawsze jedna osoba może mieć tylko jedną taką działalność, to możemy stworzyć jedną, dwie czy trzy spółki cywilne albo jawne, które są opodatkowane, jeżeli są tam tylko osoby fizyczne, które są opodatkowane tylko raz, nie ma podwójnego opodatkowania, one są transparentne podatkowo nadal, nawet po tych zmianach.
Oczywiście nie dotyczy to spółki komandytowej. Tak. Jeżeli założymy taką spółkę cywilną lub jawną, na przykład z małżonkiem, to ta spółka cywilna jest odrębnym podatnikiem VAT, ma swój własny limit VAT-u, co również jest ciekawym rozwiązaniem. Ma swój NIP. Dokładnie, dostaje swój NIP, jest traktowana jako odrębny podatnik i te dochody w ramach spółki cywilnej, mimo że ona jest transparentna podatkowo, to jest już to traktowane jednak jako inna forma działalności gospodarczej i w tej spółce cywilnej czy jawnej można korzystać z ryczałtu, a swoją główną działalność gospodarczą nadal mieć na przykład na liniowym. To jest taka furtka, ale niestety nie da się mieć po prostu dwóch czy trzech działalności gospodarczych, na przykład jednej na wynajem, jednej na tą bazową działalność. No, trzeba założyć spółkę osobową. Jest to na pewno dobra rekomendacja, zatem dziękuję bardzo. Na pewno pomogliśmy wielu oglądającym. Warto też dodać, że doradca podatkowy i księgowy to dwie zupełnie inne profesje. Doradca podatkowy to człowiek, który doradza w zakresie podatków, a księgowy zajmuje się rozliczeniami firm od strony podatkowej. Niektórzy łączą te dwie funkcje, ale na dłuższą metę jest to nieefektywne. Aby wszystkie formalności były dopięte na ostatni guzik, pamiętaj, że dobór odpowiednich ludzi dookoła ciebie to klucz do sukcesu. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogłem przysporzyć tobie niejednego zawrotu głowy związanego z kwestiami podatkowymi, które przed chwilą usłyszałeś. Zatem podsumujmy to, co usłyszeliśmy od pana mecenasa. Jeżeli chodzi o dochody od wynajmu, to masz do wyboru albo podatek zryczałtowany 8,5%, innym kolorem to zrobimy, żeby było to jak najbardziej czytelne dla ciebie, do kwoty 100 tysięcy złotych i 12,5% od kwoty powyżej 100 tysięcy, czyli od tej nadwyżki. Przeliczmy to na prosty przykład, zakładając, że wygenerowałeś 200 tysięcy przychodu w tej sytuacji, kiedy masz ryczałt, nie wliczasz żadnych kosztów, także jest to tak samo dochód dla ciebie do opodatkowania. Także tutaj płacisz od 100 tysięcy 8500 zł, a od kolejnych 100 tysięcy, czyli nadwyżka ponad 100 tysięcy, założyliśmy, że 200 tysięcy masz dochodu, to jest 12 500, co daje sumarycznie kwotę podatku do zapłacenia w wysokości 21 tysięcy od 200 tysięcy złotych dochodu, co oznacza, że to jest trochę powyżej 10% podatku dochodowego. Jest to na pewno atrakcyjne rozwiązanie i proste, ale masz drugi wariant rozliczania podatku, czyli zasady ogólne. I w zasadach ogólnych już ujmujesz koszty prowadzenia tego przedsięwzięcia polegającego na wynajmie nieruchomości i tutaj uwzględniając już w jakiej formie rozliczasz się, albo masz 17% podatku dochodowego, albo masz 19%, albo masz 32% podatku dochodowego. Jeśli wynajmujesz nieruchomości krótkoterminowo dla turystów, no to wiąże się to ściśle z prowadzeniem działalności gospodarczej. Domyślam się, że dla niejednego może to być swego rodzaju trudność, ale pozwól, że zaciekawię ciebie jednym aspektem. Otóż jak rozliczasz swoje przychody, dochody od wynajmu nieruchomości na zasadach ogólnych, to masz możliwość skorzystać z tak zwanej tarczy podatkowej. Czyli jeżeli kupujesz na przykład nieruchomość w kamienicy, w której teraz się znajduje, i jeżeli udowodnisz, że ta nieruchomość jest używana przez odpowiednią ilość miesięcy, że jest zasiedlona przez odpowiednią ilość miesięcy, to masz możliwość wrzucić sobie 10% rocznie kosztu nabycia i kosztu adaptacji tej nieruchomości. Faktem jest też to, że jak prowadzisz działalność polegającą na wynajmie nieruchomości, to koszty typu na przykład pościele, koszty typu szklanki, wszystko co jest związane z tą nieruchomością, obniża tobie twój przychód, czyli mniejszą kwotę do opodatkowania masz z nieruchomości. Jest takie rozwiązanie, żebyś w ogóle nie płacił podatku dochodowego, ale o tym już mówię na innych szkoleniach. Jeśli podoba się tobie to, co dla ciebie nagrywam, pamiętaj o dzwoneczku, aby otrzymać powiadomienie o następnym materiale. Podatki są trudne. Są tacy, którzy lubią je płacić, są tacy, którzy nie lubią ich płacić. Fakt jest taki, że musisz dostosować się do któregoś z tych form opodatkowania, a jedną z tych najbardziej atrakcyjnych
jest możliwość skorzystania z tarczy podatkowej, gdzie masz możliwość nie zapłacić w ogóle podatku dochodowego. Do zobaczenia. Cześć.